hejo, hejo, odzywam się do Was normalnie po wojażach. No, dopiero wysiadłam, słuchajcie, z autobusu, czyli z autobusu. I właśnie zmierzam w stronę domu. Czekajcie, muszę sobie siatkę przełożyć. Jestem dzisiaj niezorganizowana. Dzisiaj ze mnie po prostu vlogerka jak z koziej dupy trąba, serio. Ale za dużo mi się dzieje w głowie i po prostu nie okarniam. No, moja stylizacja, zobaczcie dzisiaj jaka jest. Mega cała na sportowo, cała prawie na szaro-różowo i kata taka z Shein. Czekajcie, bo zaraz dostanę w zęby. No, więc nie wiem od czego zacząć, bo w sumie powiedziałam Wam, że opowiem Wam o sytuacji z domem, więc chyba wypadałoby zacząć od początku. Więc jeżeli chodzi o sytuację z domem, to słuchajcie, byłam na wizycie, najpierw w ogóle powysyłałam wszystkie komplejny, gdzie tylko się dało, ponieważ wiadomość dostałam taką, że do 11 czerwca mam się wyprowadzić i wprowadzić z powrotem na moje mieszkanie, na mój dom, czyli tam, gdzie jest ten cały grzyb i w ogóle jest jedna wielka masakra. No więc zareagowałam w ten sposób, że zaczęłam się bronić rękami, nogami, słuchajcie, powysyłałam wszędzie komplejny. Serdeczne podziękowanie dla Dominiki, która mnie tutaj wspierała i słowem, i pisemnym, i mówionym, dlatego że pomagała mi też coś tam tłumaczyć. No i co? I powysyłałam. W odpowiedzi dostałam, że odpowiedzą tam, zareagują w przeciągu chyba bodajże 5 dni roboczych. A kolejni odpowiedzieli do mnie od razu, tak jak ja chyba napisałam complaint, a słuchajcie, chyba w czwartek, w tamten czwartek, to w piątek, słuchajcie, nie w piątek, wróć, w piątek chyba napisałam complaint, a w niedzielę do mnie zadzwonili, jak byliśmy w parku. Tak to było, także byłam w ogóle w szoku, że w niedzielę ktokolwiek do mnie dzwoni w takiej sprawie. Także w niedzielę był telefon, że w poniedziałek chce się pani ze mną spotkać, że dostała mojego maila. Także oczywiście mnie to bardzo ucieszyło, bo reakcja była naprawdę dość szybka. No i tak też się stało, w poniedziałek się spotkałyśmy na moim adresie. No, zdziwienie pani było nieziemskie, szkoda, że was tam nie było, po prostu złapała się za głowę. Nie mówiąc już o tym, że jak weszła, to pierwsze co to ją odrzucił ten cudny zapach tych wszystkich grzybów. Uwierzcie mi, to nie był zapach pieczarki. No i co? I poczekajcie, bo mnie coś rozjedzie. Jestem zdziwiona, że jak to możliwe, że w takie warunki, że po prostu była tak zdegustowana, słuchajcie, że to jest głowa mała, także ona nie wierzyła po prostu, że ktokolwiek może jakkolwiek wysłać mi wiadomość i jakkolwiek chcieć mnie wsadzić tam z dziećmi. Także powiedziała, że to w ogóle nie ma takiej opcji. No i oczywiście miała się do mnie odezwać potem po jakimś czasie. Czekajcie, jak to było? W czwartek? Chyba po tym poniedziałku było już spotkanie. Dostałam wiadomość, że w czwartek, to jest właśnie 7, czyli ten czwartek teraz co był, będzie tam, czyli wczoraj, że będzie tam, słuchajcie, inspektor budowlany. Będzie też ona. I w międzyczasie też odezwał się jeszcze jeden pan, tak zwany concealers, który współpracuje właśnie z tą panią. Nie będę tutaj mówić imion, nazwisk i tak dalej. Także byli oni, oprócz tego była pani ta, która wysłała mi tą wiadomość, czyli ta, która tutaj jakby jest administratorką tego tymczasowego domku, która mi wysłała wiadomość, że ja mam się przeprowadzić tam i wejść z powrotem na swój adres, więc ona była. Potem był jeszcze jakiś pan jeden, czyli było generalnie 5 osób, słuchajcie. Jeszcze jeden pan był z tej mojej spółdzielni, czyli z Your Morelands i Your Housing, sorry. Z Your Housing i ktoś jeszcze. Aha, i inspektor budowlany. No, także wszystkie osoby ze sobą hucznie rozmawiały, bardzo hucznie. Każdy wymieniał zdanie. Pan ten jeden, to Wam powiem, że masakra. Próbował w ogóle wcisnąć wiadomości jakieś z kosmosu wzięte. Twierdził, że przekazano mi, w sumie, że on przekazał Fabianowi, bo wtedy Fabian tam był i rozmawiał z nimi na początku, że ja miałam w swoim zakresie pozdejmować wszystkie karpety, wszystkie podłogi itd., itd., co jest nieprawdą, bo jeżeli by mi to powiedział ktokolwiek, to nie wiem jak, ale zesrałabym się i bym te podłogi pozdzierała. Natomiast mi przekazano, że ja mam pozbyć się wszystkich rzeczy, czyli że mam opróżnić
dom ze wszystkich mebli, gratów i tak dalej, bo oni będą chcieli wejść coś robić. No i to też uczyniliśmy, także część rzeczy poszła po prostu oczywiście bez żadnej pomocy. Powiedziałam też, że nie dostałam żadnej pomocy, żadnego skipa, zero po prostu, zero nic. I na swoją rękę po prostu się pozbywałam mebli tak jak mogłam. No i słuchajcie, wczoraj okazało się podczas tej wizyty, po pierwsze, że pani, która wysłała mi wiadomość, że mam się tam przeprowadzić, nagle zmieniła zdanie o 180 stopni, mianowicie już zaczęła myśleć inaczej, przeprosiła mnie, co było miłe. Szkoda tylko, że w taki sposób trzeba po prostu jakby osiągnąć to, że ktoś coś otworzy oczy i zrozumie, bo to mieszkanie naprawdę nie nadaje się do zamieszkania. Ja jej pokazałam zdjęcia, jak ona była u mnie, a mimo to ona twierdziła, że ja tam mam po prostu wjechać, także spoko. No i co? I stwierdziła, że przeprasza, że się pomyliła. O! Byli mi skosić trawę. Patrzcie. Normalnie mi skosili trawę. Super. Super. Podoba mi się to, bo będą mogła się opalać, a już tu prawie nic nie było widać. No, kota można było szukać. I tu też skosili. Patrzcie. No, będę mogła sobie leżeć. Czekajcie, bo jestem już na miejscu, tylko muszę znaleźć klucz od domu. W mojej super ekstra katance nowej, którą już polubiłam. To jest druga katanka, słuchajcie, z Shein, z której jestem mega zadowolona. Mega, mega. Może jest większa, jest taka oversize'owa. Mogłam wziąć jak zwykle, znaczy w tym przypadku akurat, bo w tamtej jakbym wzięła S-kę, to jednak byłoby ciasnawo. W tym przypadku mogłam wziąć S-kę. Czekajcie, bo się wsadzam. Dobra. Koty. Cześć. Cześć, koty. Cześć, kotnie! Cześć! Koty idą, bo wiedzą, że coś dostaną, tak? Teraz wam pokażę tył oczywiście, ale oprócz tego i tak jeszcze zrobię taki try-on haul, ale już wam zdradzę, że tak wygląda ta katana. Ja ją po prostu uwielbiam. Mimo iż jest taka przyduża, po prostu jest taka luźniejsza, jest mega taka luźna, no zobaczcie. Nie wiem jak tam widać i nie wiem, z której strony wam się pokazać, ale jest to luźniejsza katanka, ale no uwielbiam ją, nie wiem, po prostu mi się mega spodobała. Wiecie co, czekajcie, postawię was na statywie i zacznę do was dalej gadać. Nie no, kochane, po prostu kochani, nie wierzę, nie wierzę. Ledwo weszłam, ledwo wyjęłam z torby tylko statyw i po prostu wyjmując go, trzymałam za górę, a dół odpadł. No, po prostu nie wierzę, właśnie go próbuję. Nie wiem, czy to się uda. Słuchujcie, nie wiem, czy się uda. Chyba chciała kupić nowy, chyba od razu kupię z 2-3, bo uwielbiam te statywy, a takie gówniane, słuchajcie, robią, że to jest poezja. Już tu się widzę, też coś odkleja. Aj, idź pan w... Nie, nie przykleja. No, także statyw słońcaka pójdzie się walić. Dobrze, że mam jakiś tam zastępczy. Także co, na czym ja stanęłam? Pokażę wam na pewno, co kupiłam. To będzie też w tej teraz... O, spodnie sobie zaraz, czekajcie. Poczekajcie, muszę się poprawić, bo mi wszystko spadowuje. Dobra, zaraz sobie zrobię kawę. No, bo bez kawy ani róż. Szukałam miejsca, gdzie mam się napić kawy i tak szukałam, że nie znalazłam. Generalnie weszłam do Starbucksa, ale nie było wolnych miejsc. I ten zapach, znowu ten zapach taki, słuchajcie, takiego rozlanego mleka. Ja nie lubię czegoś takiego, jak w mleczarni jakiejś. Także niezbyt przyjemnie. Zaszłam do Kosty, ale nie miałam tam jak za bardzo ustawić telefonu, żeby do was pogadowywać. No i tak później jakoś doszłam do Debenhamsa, włączyłam, już ustawiłam telefon na Insta Story, miałam wam pokazać, jakie są zniżki, promocje na stoisku Benefit. No i w tym momencie zadzwonił Tomasz i tak zaczęliśmy gadać, że doszłam z tego Debenhamsa aż do Butza, no. A wychodząc jeszcze mówię do niego, nie wiem gdzie usiąść na kawę, nie? I doszłam do Butza, także no. Od kawy do Butza to faktycznie strasznie niedaleka droga. Masakra. Chodzone dzisiaj miałam. Czekajcie, patrzcie, czy wszystko wyjęłam. Jeżeli chodzi o sprawę, to nie załatwiłam. Muszę być tam z powrotem w poniedziałek. Więc to. Wzięłam sobie ulotkę jeszcze z II, bo będę chciała kukać sobie, czy będę przedłużać mój kontrakt z II. Czy będę może zmieniać dostawcę, operatora? Jak ktoś tam zwie? Operatora chyba, nie? No, chyba operatora. Nie, już tu nic nie mam, dobra. Fajna ta torba, wygodna, wygodniejsza, słuchajcie, niż te moja tutaj na ramię. No, fajnie mi się z nią chodziło. Pokażę wam właśnie, co kupiłam. A właśnie.
Później Wam zrobię try on tej katanki i tych rzeczy z Shein. Czekajcie, bo tu mam karty. Oczywiście i błyszczyki. Standard. Czkawkę dostałam. Ktoś o mnie mówi, myśli. Nie wiem. Dobra, karty wyjęłam. Wszystkie, bo są mi potrzebne, gdyż pierwsza rzecz, po jaką głównie jechałam dzisiaj, oprócz załatwienia tych spraw, to było to. Ta-da! No, zakupiłam kartę z Vodafone, tą SIM, gdyż będę chciała użyć ją jako router, wsadzając do mojego tableta, iPada, czy jak to tam się zwie. Co za różnica zresztą, nie? Także na pewno to za chwilę będę czynić, bo ja już tutaj nie mam internetu, on jest do 18 i potem dopiero po 18 będzie. Także za chwilę tutaj się będę w to bawić, będę próbowała włożyć kartę i mam nadzieję, że będzie hasać. Także wykupiłam, słuchajcie, 50 giga, czy uważam, że super, 50 gigabajtów za 3 dychy. Także i wzięłam na miesiąc, nie bawiłam się w żadne kontrakty. Ja nie potrzebuję kontraktu, bo być może ten stacjonarny będę brała zupełnie inny niż w Vodafone. Także do tego czasu, jak tutaj jestem, żeby mieć internet, to uważam, że to jest dobra opcja. Zawsze mogę ją po miesiącu zmienić na inną, jeżeli mi tylko się nie spodoba cokolwiek. Ale wydaje mi się, że powinno być ok. Co zakupiłam? Słuchajcie, czekajcie, paragony. Znaczy, paragonów nie zakupiłam. Ok. Pierwsza rzecz, zakupiłam kolejny egzemplarz L, który już wyrzuciłam, bo nie był mi potrzebny. Zakupiłam to tylko dla dodatku, także po raz kolejny. Druga tura. Ten tusz, ponieważ strasznie podoba mi się efekt, jaki mam dzisiaj na rzęsach. I polecam Wam i dlatego zakupiłam jeszcze jedną sztukę. Więc 4,40. Cały czas mnie właśnie pytacie, więc od razu Wam dopowiem. Pytacie mnie, który najlepszy. Ja już Wam to mówiłam na Insta, ale kto nie ma Insta, to powiem tu jeszcze raz. Ja Wam polecam przede wszystkim z tej całej trójki Badgal Bank, to jest ten. Ten Wam polecam, pokażę Wam jego szczoteczkę. Jest taka długa, fajnie wyprofilowana, zwężana u końcówki. Na końcówce i bardzo elastyczna, nic nie drapie, fajnie, nie nakłada dużo produktu. Jest fajnie pogrubiający, wydłużający. No, dobiega coś do mnie z kuwety. To jest tusz numer 3. Ja bym go kupiła jako trzeci, więc jeżeli już by nie było, to wzięłabym ten. No, ale właśnie jako drugi to ten roller. Także serdecznie Wam polecam. Czekajcie, muszę iść zobaczyć do kuwety. Okidoki, jestem z powrotem. Także nie wiem, na czym stanęłam, ale chyba mówiłam Wam o tuszach. Także polecam Wam ten roller Lash jako drugi, jako pierwszy Badgal Bank. Więc to. Co zakupiłam? Zakupiłam, słuchajcie, wianki, dwa woski. Kurwa, mam tu jeszcze woski. Ja nie wiem, o co mi chodziło, ale w każdym razie byłam, zakupiłam. Why not? Kupiłam, słuchajcie, Viva Havana. To jest taki wosk i zakupiłam oczywiście klasyk, czyli mój ulubieniec z tych takich duszących, bo moim ulubieńcem ogólnie kiedyś był Pink Sans. Z Pink Sans przeszło na Riviera Escape, a to jest z takich duszących. Na początku bardzo lubiłam ten, zabijcie mnie teraz, jak on się nazywał, to był ten różowy taki, nie pamiętam, ale długo o nim mówiłam. Nie pamiętam, za Chiny Ludowe, różowiutki taki, to był, Boże, chyba z 2 lata temu. A potem właśnie Shibatar to jest, kurde, mam coś, cupcake? Nie pamiętam, ale różowiutki, to jest przepiękne, mogłaby mieć takie perfumy. Także Shibatar oraz Viva Havana, to są dwa zapachy z Janki. Dalej zakupiłam dwie rzeczy tylko? Wow! No bo nie miałam w czym zaszaleć. Kupiłam tą taką, wiecie, w tej mini wersji pastę, chcę ją sprawdzić, Charcoal White, Arm and Hammer, zobaczymy, baking soda, pasta z węglem, no, taka malutka, więc fajnie, nie będzie zajmowała dużo miejsca, także pasta £50 i zakupiłam Velvet Kiss Moisturizing Lip Cream. Ja na 1000% miałam coś już z tego, a teraz zachciało mi się po prostu takiego czerwonego pomarańcza. To jest coś takiego, nie wiem, jak się będzie to sprawować na ustach. Zobaczymy, bo ja już nie pamiętam, czy miałam to, czy coś podobnego. To jest właśnie taki już bardziej pomarańczowy, a nie czerwony. I właśnie takowy chciałam, bo ostatnio mi pisałyście, że mi ładnie w takim kolorze, jak miałam go ostatnio na ustach,
w filmiku testowałam chyba mła, albo robiłam makijaż 5 chyba produktami i tam chyba użyłam tego z mła, tego takiego czerwonego, pomarańczowego troszeczkę tej pomadki takiej w płynie. Więc dlatego wzięłam to i to kosztowało coś około 3 funtów. Aha, i wzięłam tam Red Bulla, ale Red Bulla oczywiście już wypiłam. Dwie rzeczy, jakie zakupiłam i to już jest wszystko. Słuchajcie, masakra. Jeszcze zakupiłam Purina One, dwie paczki dla moich kociaków. Zakupiłam to w funciaku, po funcie. No i oczywiście tam time outy, które za chwilę sobie otworzę do kawy. Tu sobie zrobię siateczkę na śmietnik. O, paragony, żebym kart nie wyrzuciła. Co zakupiłam w TK Maxie? Tylko widzę, że zdjęłam tą folię i nie wiem, czy Wam powiem cenę. A może powiem? Powiem. Więc pierwszy produkt to jest Christian Breton Paris Lip Priority Swiss Formula Lip XL Swiss Lip Care Visible Plumping Effect. Zobaczymy. Ja mam go teraz, ale bardzo delikatnie. Zaraz Wam pokażę. Pachnie fajnie, smakuje nawet spoko. Trzyma się też fajnie. Nie wiem, czy będą się włosy kleić, bo tego nie lubię, ale ja dla błyszczyków zniosę naprawdę bardzo wiele. Zobaczcie, daje to taki efekt, trochę wygląda w ogóle jakby było z brokatem, no, nie wiem o co chodzi, w smaku jest miętowe, przypomina mi to ten z Wunder, Wunder coś tam dwa chyba, ja miałam ten taki lip plumper i on był taki miętowy, to właśnie to jest podobny zapach i smak, także taki efekt. Więc w świetle może to fajnie wyglądać. Niby regularna cena to 35. Nie wiem, nie sprawdziłam tego akurat. Ja zapłaciłam 7,99. Także to jest ta rzecz. I druga rzecz, nie wiem, czy ją wsadziłam do śmieci. Druga rzecz, jaką zakupiłam w TK Maxie również, jest to Elizabeth Arden. Czekajcie, tak Wam pokażę. Elizabeth Arden. Jest to Pure Finish Mineral Tinted Moisturizer z SPF 15. Zobaczymy, 50 ml, nie miałam, taka tubeczka, taki kremik i cena regularna to 27, około 30 funtów, to akurat sprawdziłam, także około 3 dych, ja dałam 7,99, także to jest to, dlaczego warto chodzić do TK Maxa, no. Formuła jest taka kremowa, ale też jakby taka troszeczkę wodna, ja nie wiem, przynajmniej tutaj w zakrętce. No i zobaczymy, no. Chodziło mi o to, żeby mieć, w kolorku widzę, że będzie spoko, bo ja wzięłam nie ciemne tym razem, ja troszeczkę zbledłam, na razie nie planuję się przyciemniać, stosuję dalej, słuchajcie, retinol, więc i witaminę C, mimo wszystko, nie codziennie już, ale stosuję. Dlatego fajnie, że coś będę miała. Po pierwsze, nawet to, jeżeli jest nawilżające i nawet jeżeli jest to takie tonujące kolor skóry, to mimo wszystko jest SPF 15, więc super. No i co? I zobaczymy. Zobaczymy. Nie miałam jeszcze takiego produktu, więc lekki krem, ale koloryzujący, tonujący kolor, ujednolicający kolory skóry z Elizabeth Arden. Mam nadzieję, że będzie fajny. Ja wybrałam Medium 03. I to, tak jak mówię, 7,99 z prawie 30. I to moje wszystkie zakupy. No, ale zaszalałam. To był w ogóle mini holik, słuchajcie. No, także, ale tak jak mówię, główna rzecz, po jaką jechałam, to jest właśnie to jest internet. Mam nadzieję, że będę zadowolona. 50 GB powinno być naprawdę spoko, ponieważ ja mam w telefonie 15 tylko, czy 16 jakoś tak. I powiem Wam, że zużywa mi się bardzo szybko. I tak jak teraz, to już za chwilę mi się skończy, bo dostałam wiadomość, że przekroczyłam już 80% mojego data, więc za chwilę już mi się skończy, a umowę mam do 20, więc no popatrzcie, nie mam jeszcze 10, czyli już 10-11 dni mi brakuje, więc jak tutaj będę miała te 50 i ja go chcę użyć jako routera tutaj, czyli do tableta będę się podłączać ze wszystkich sprzętów, mam nadzieję, że da radę. No i 3 dychy, także myślę, że spoko. Chociaż z drugiej strony mój unlimited internet, który miałam w Virgin, tam na tamtym adresie, płaciłam 30 chyba 3 za miesiąc, także no,
No, będę się zastanawiać, czy wrócić do Virgin, czy będę robiła coś nowego, tego jeszcze nie wiem. No i co? Ja myślę, że to chyba wystarczy z takich informacji przednich. O domu wam powiedziałam. Po wizycie skończyło się to tak, bo nie wiem, czy dokończyłam, jak szłam, że tu jeszcze jednak możemy zostać dłużej niż do 11, przynajmniej kilka tygodni. Tak mi przynajmniej przekazano, bo ja się zapytałam, ile dni, a pan powiedział weeks. Także, no nie wiem, ile to według nich jest weeks, ale myślę, że więcej niż 2 tygodnie to na pewno, więc przynajmniej te 2-3 tygodnie mam jeszcze spokojną głowę. No ale wiecie, ale się stresuję, bo nie wiem, jak się ten temat rozwiąże. Ja jeszcze dzisiaj wysłałam maila do tej kobitki, która naprawdę ja czuję za czepiste wsparcie z ich strony, z tej dwójki strony. Więc zobaczymy, jak zadziałają, ale wysłałam jej maila z zapytaniem właśnie, że jeżeli będą chcieli nas tam wrzucić z powrotem mimo wszystko, to co w sytuacji, gdy będę chciała zdać dom? Czyli będę miała status bezdomnej z dziećmi, więc co dalej? Jak oni to będą widzieli? No bo ja mam prawo nie zgodzić się na powrót do domu, no który po pierwsze już kojarzy mi się z samymi problemami, z samymi krzywdami, problem z sąsiadami, to jeszcze ten cholerny grzyb, smród i to, że w tym mieszkaniu straciłam wszystko. Więc zobaczymy, czekam na odpowiedź. Za chwilę właśnie podłączam internet, podłączam tą kartę i co? Zobaczymy, jaka będzie prędkość. No i tyle. I przyjdę z trzecią częścią, w której myślę, że właśnie zrobię już try on haul, chociaż wolałabym, ale nie, ja też na pewno to zrobię jako stylizację, być może jutro, bo dzisiaj przyjeżdża brygada, więc jutro gdzieś może sobie pojedziemy, bo nie wiem, o której dzisiaj będą, ale pewnie pod wieczór, więc może sobie wystylizuję coś tutaj z tą katanką i wtedy też wam jakby nagram może vloga kolejnego. Ale póki co to nagram taki właśnie luźniutki try on haul, tylko i wyłącznie właśnie z rzeczami z Shein, z których ja jestem zadowolona, bynajmniej z katanki, z tej poprzedniej również. No i tak jak mówię, jeszcze dostałam koszulę, znaczy dostałam, zamówiłam sobie koszulę z tej PR-owej przesyłki. Nie wiem, czy będzie dobra, wszystko wam pokażę, dlatego zrobię try on. Także póki co żegnam się z wami, połączę wam jakoś albo w jeden, albo w dwie części ten vlog. I co? I przyjdę z kolejną częścią. Po prostu będę wam w częściach nagrywać vloga takiego weekendowego. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie każdej osobie z osobna za wsparcie, która do mnie pisała, która trzymała kciuki. Ja wiem, że to są szczere kciuki. No, dziękuję wam bardzo, 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 bo to bardzo dużo mi dawało. Pomimo iż, szczerze wam powiem, telefon leżał gdzieś obok i po prostu ja myślami byłam nieobecna. Albo może ciałem trochę nieobecna, bo myślami byłam właśnie jakby cały czas tam na tamtym domu i na rozwiązaniu jakoś tej sytuacji i przeżywałam to strasznie. Więc sporo nerwów mnie to kosztuje, uwierzcie mi szczerze. No i co, ale bardzo wam dziękuję, bo naprawdę takie słowa otuchy bardzo dużo dają w takich sytuacjach skrajnych. Tak, naprawdę skrajnych. Także ja jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za każde wsparcie, za każdą chęć udzielenia pomocy, za każdą pozytywną wiadomość. No, a za te negatywne nie dziękuję i niestety muszę was rozczarować, że wasze życzenie się nie spełniło, bo jednak idę do przodu, a nie do tyłu. Także, no, za słabo trzymacie te niekciuki. Okej, trzymajcie się cieplutko, odzywam się do was niebawem. Pozdrawiam serdecznie. No i co? Widzimy się niedługo. Buźki. Pa!